Szanowni Państwo, spotykamy się w pierwszym zespole szkół imienia Stanisława Staszica we Wschowie w celu podpisania przekazania, zafundowania stypendium przez Panią Małgorzatę Gosiewską-Kolę dla naszego ucznia, który jest dla nas dumą, który jest dla nas wizytówką i z tego względu bardzo się cieszymy, że akurat Gabriel jest w pierwszym zespole szkół. Witam zebranych Państwa. Chciałbym tylko Państwa przywitać. Przekazuję głos Pani Małgorzacie, która jest fundatorem stypendium. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to jest dla nas zaszczyt, pewnie, że się spotykamy w takim gronie utalentowanych młodych osób, ale także i tej kadry trenerskiej. To jest moja kontynuacja stypendium. Odkąd zostałam radną sejmiku województwa lubuskiego, podjęłam takie działania już wcześniej. One były we współpracy z tą szkołą, ale także i z innymi szkołami. Cieszę się, że mogę wspierać młode talenty z naszego terenu, z naszej gminy, z powiatu. Z taką rolą myślę, że powinni występować radni każdego szczebla samorządowego, dlatego że to jest banalne pewnie co powiem, ale wszyscy wiemy, jak ważne jest wspieranie młodzieży. Sport jest taką szczególną pewnie domeną, kiedy widzimy, ile to kosztuje wysiłku. No, kiedyś sama też uprawiałam sport, biegałam, więc to przynosi też no, wielką frajdę, tak? To jest pasja. Myślę, że z tego względu jest mi szczególnie miło, że właśnie w tym przypadku to jest stypendium sportowe. Ale cieszę się wtedy, kiedy widzę, że młodzież jest utalentowana i to w różnych dyscyplinach, a także nie tylko sportowych. Więc to jest kontynuacja stypendium. Bardzo się z tego powodu cieszę, że takie sukcesy, ale to pewnie główny bohater powie więcej, ma okazję się pochwalić. A ja też zachęcam, bo pracując w Komisji Doraźnej do Spraw Młodzieży w Sejmiku Województwa Lubuskiego, proponowałam takie działania dla wszystkich radnych jako taką dobrą praktykę, jako coś, co pewnie powinno funkcjonować w każdym samorządzie, bo niezależnie od tego wszyscy wiemy, że młodzi ludzie potrzebują wsparcia finansowego. No w różnych wymiarach to wsparcie jest ważne. No i z tego względu to jest już kolejne stypendium, moja kolejna kadencja, kolejne działania i cieszę się bardzo, że mogę właśnie takie działania podejmować. Taki mój największy sukces aktualnie to występ w Radomiu. Zająłem pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski. Potem miałem okazję wystąpić w Barwach Narodowych, już w Mariborze, na meczu towarzyskim, gdzie też zająłem pierwsze miejsce. Gabryś troszkę skromnie powiedział, on skończył sezon z piątym wynikiem w swoim roczniku w Europie. Jest to bardzo wartościowy wynik. Szósty jest piątym skoczkiem w dal, jeżeli chodzi o seniorów, o ranking Światowej Federacji, jeżeli chodzi o Polaków. No, plany na 23 rok, no powiedzmy bogate. Pierwszy plan to zdać maturę i dostać się na studia. Taki życiowy najważniejszy. Pamiętajmy, że sport jest dodatkiem i sport jest tą realizacją pasji. A sportowo, no może nam się zrobić minimum na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Jerozolimie i powalczyć tam o ścisły finał. Po pierwszym konkursie halowym, gdzie Gabryś poprawił życiówkę przed tygodniem o 35 cm i obecnie posiada drugi wynik w Polsce w seniorach, bo w juniorach jest zdecydowanie najlepszy, jest to 12 wynik na świecie, jeżeli chodzi o juniorów, patrząc na ranking światowy. No to mamy nadzieję, że uda nam się powiedzmy powtórzyć ten sukces zeszłoroczny, czyli powalczyć o zwycięstwo w Mistrzostwach Polski i jak gdyby przypieczętować tą swoją drogę w rozwoju, też uzyskaniem wyniku na poziomie klasy mistrzowskiej i powalczyć na tych mistrzostwach Europy, bo każdy krok to jest krok w rozwoju, a tego rozwoju no bez takiego mecenatu i bez wsparcia, tak jak pani Gosia tutaj zaoferowała Gabrysiowi, na pewno by nie było i być może nie spotkalibyśmy się w tym miejscu. Nie byłoby takiego talentu, takiego szlifu i tej kariery takiej rozpoczętej, no gdyby pewnie nie rodzice przede wszystkim, ale też i ta opieka trenerska, więc tutaj jest taka okazja na to, żeby wszyscy zwrócili na to uwagę, jakie osoby są u nas no bardzo cenne, tak powiem, do tego środowiska, że taką młodzież właśnie wychowują, więc tutaj szczególne podziękowania i gratulacje za to, że mamy taką możliwość. Znaczy, oczywiście każde wsparcie jest ważne, ponieważ od 9 lat Gabriel trenuje razem z Andrzejem i od 9 lat zmieniliśmy sposób życia.
wszystko jest ukierunkowane w naszym domu, nawet urlopy, jak bierzemy to tak, żeby nie kolidowały Gabrielowi w życiu, a wsparcie finansowe jest najważniejsze, nie? Ponieważ no, w naszym budżecie domowym każdy doskonale wie, jakie mamy dochody, to przede wszystkim dla mnie te pieniądze są ważne pod tym kątem, że Gabryś wie o tym, że jest wspierany i to jest najważniejsze. To jest nieważne, czy to jest 400, czy 500, czy 100. Istotne jest to, że wie, że ktoś go docenia i go wspiera. Czyli, a to wsparcie jest na tyle ważne, że daje takie poczucie też bezpieczeństwa i poczucie tego, że ktoś zauważa jego sukcesy. I dlatego dzisiaj chyba mam tak okazję pierwszy raz oficjalnie podziękować jego trenerowi, który 9 lat, prawie jak rodzina, żyjemy. Nawet planuję urlopy wyjazdowe z dziećmi pod Gabrysia i Andrzeja potrzeby. Chciałbym podziękować pani Małgorzacie za to, że już kolejny raz Gabryś jest doceniony i ma te swoje pieniądze, co jest dla niego bardzo ważne, dla młodego człowieka. No i najważniejsze jest to, że chciałem podziękować panu dyrektorowi, bo szkoła od początku, ja pamiętam, jak przychodziłem pierwszy raz i przyprowadziłem mojego syna, bo zastanawiałem się, gdzie on po szkole podstawowej pójdzie się uczyć, to miałem duże obawy, bo jak on to wszystko połączy, jak pogodzi, a się okazało, że nie było żadnych problemów. Panie dyrektorze, dziękuję za wsparcie, za to, że cały czas piszecie te wnioski, szukacie pomocy Gabrysiowi, bo to jest bardzo ważne, nie? To jest bardzo ważne. No i przede wszystkim to, że Gabryś nie jest zapomniany, bo znam takich zawodników, którzy po prostu no, mają sukcesy, ale nie ma wsparcia ze środowiska szkolnego, przede wszystkim nie ma wsparcia ze środowiska takiego regionalnego, więc ja pan jeszcze raz bardzo chciałem podziękować, to jest chyba jako rodzic najważniejsze dla mnie, że mam wsparcie i mogę liczyć na to wsparcie. Myślę, że jest to ogromna nobilitacja. Drodzy Państwo, sam jestem z wykształcenia nauczycielem wychowania fizycznego w pewnym okresie, też miałem przygodę trenerską. Wiem, jaki to jest wysiłek dla takiej młodej osoby, żeby tak ciężko pracować i osiągnąć taki sukces. Dlatego mając tą pełną świadomość, jaką ogromną pracę, ile wyrzeczeń było ze strony Gabrysia, jestem naprawdę szczęśliwy, że Gabryś jest u nas w szkole, wspieramy go jak możemy i Gabryś o tym wie, że no, do ostatniego dnia, jak będzie naszym uczniem, może liczyć na nasze wsparcie. I będziemy za niego na pewno trzymali kciuki i będziemy mu kibicowali.